Cześć kochani z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek wyzwania Albionu. Troszeczkę mam tutaj kombinowania, więc dzisiejszy odcinek też będzie tak naprawdę troszkę takim testowym, przepraszam. Ale jak widzicie, pojawiły mi się lagi na tej osadzie i powiedzieliście mi, że przez ilość obiektów tak się dzieje, że Simsy mają jakąś tam ograniczoną ilość i. Kiedy się przekracza to niestety zaczyna się wszystko lagować i polecaliście mi też mod taki, który mógłby mi te lagowanie ewentualnie zmniejszyć. Ja pobrałam ten mod, ale on tak niewiele zmienił. I słuchajcie, troszkę Zaczęłam sobie usuwać obiekty, ale nie tak, jak myślicie sobie, że jakieś tutaj z budynków, ale po prostu te zieleninki przede wszystkim, bo ich mam bardzo dużo. Robię sobie mniej więcej tak, że właśnie je wycinam i zamieniam je na takie drzewo z debuga, które tutaj widzicie. Przez to tu przy zbliżeniach mamy troszkę łyso. Natomiast jak oddalimy, myślę, wygląda to całkiem ok. Zresztą, i tak ja większość tych obiektów tutaj w chodzi rośliny mam do wymiany, dlatego że odkryłam, że one mi kolidują i przez to właśnie Simowie nie mogli korzystać z tych domków, więc kiedy one były. Pod tymi domkami, to wtedy miejsca, w których te rzeczy były, stawały się nie do użytku. Więc teraz staram się tak podejść i popatrzeć, czy aby na pewno wszystko tutaj jest wolne, jak widzicie, w tych domkach i, i nie ma z tym problemu. Więc dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem testowym, mogą być jeszcze lagi. Ja będę sobie wszystko jeszcze dostosowywać, także miejcie to na uwadze. Mam nadzieję, że. Uda mi się tu doprowadzić do takiego fajnego stanu do oglądania, ale mm, mimo to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawy. A mamy pewną zmianę, już pewnie ją widzicie: tutaj tego blond włosego chłopczyka. Otóż po ostatniej kastynie, którą widzieliście, w sumie mam nadzieję, że zauważyliście, Wigo troszeczkę zmienił podejście, jeśli chodzi o Nysani. On już z nią nie prowadzi wojen. Ja bym chciała tylko podkreślić, bo dużo osób pomyślało, że Wigo jej, czy Nysani wybaczył to, że przez nią Freya tak naprawdę nie żyje, ale to nie jest tak, że on jej wybaczył. On po prostu zrozumiał, że nie tylko Nysania miała w tym udział, i zrozumiał, że Nysania naprawdę nie chciała nic złego i. Wiecie, parę lat już minęło od tego wydarzenia, bo dla nas to może być parę odcinków, ale dla Simów to jest parę lat. No i Vigo też patrzy racjonalnie, wie, że Nysania naprawdę bardzo żałuje tego, co się stało. Stara się zadbać też o dzieci Vigo i Vigo no, nie chce z nią prowadzić wojny, woli z nią żyć normalnie. Także sobie jakoś tam funkcjonują w tej swojej osadzie. Na no, spokojnie, ale to nie jest tak, że on jej wybaczył, że jej zapomniał to, co się stało, no nie, no po prostu jest dla niej ciut, że tak powiem, milszy, no i pozwolił jej no, tak tego no, tak. synka sobie sprowadzić, no bo jednak postawił Nysanie w naprawdę niefajnej sytuacji, gdzie ona musiała wybierać, czy ona woli Kaja, czy ona woli tutaj biorna, bo musiała zdecydować, które, którego purchlaczka chce wychowywać, więc powiem średnio, średnio ciekawie, jeśli o to chodzi. Średnio ciekawie, niezbyt ciekawie, niezbyt fajnie, Wigo. Czy ty będziesz? No, zmieniaj tę pieluszkę. I Wigo to zrozumiał. I Nestania sobie zabrała tego swojego Biorna. Mam nadzieję, że Bjorn się tutaj spoko odnajdzie. I wiem, że to może tak trochę średnio pasować, że jak to Biorna zabrała, jak przecież Einar powinien się buntować. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale na potrzeby serii weźmy, nie wiem, pomyślmy sobie, że Einar nie miał co do tego żadnych problemów. Całą swoją osadę o gołocę, no ale niestety, no. I to dałam trzy drzewa i jedna zielenina. <laughs> Zobaczymy, czy to faktycznie coś nam pomoże na te bugi. Tak jak wspominałam, to będziemy mieć takie mocno, mocno, mocno testowe. Biała kura myśli o odejściu z powodu niedostatecznej opieki. Zaraz, biała kuro się Tobą zajmę. Spokojnie, wszystko tutaj będziemy ogarniać. Czy Ty już rozrzuciłaś karmę? Nie rozrzuciłaś karmy. O, Ty, jeszcze miałaś tutaj posprzątać w kurniku. Bardzo proszę mi to ogarnąć. I tutaj posprzątałaś i zebrałaś jajka, rozumiem, tak? Nic do wyklucia nie było, nic nie było do wyklucia. Gdzie jesteś? Aha, jesteś aż tutaj i zmywasz. Zaczął się festiwal młodości, jeszcze czekajcie, bo w międzyczasie sobie zapiszę. Na wszelki wypadek. Bo ej, naprawdę, ja miałam całe pagórki wyłożone tymi krzakami, więc stwierdziłam, że najprościej, jeżeli faktycznie jest ta ilość obiektów, którą mogę mieć, to usunąć te krzaki i zastąpić to drzewami, bo to jakoś zawsze będzie dobrze prosperować. No, ale jak mówię, zobaczymy, jak to wszystko w dalszym rozrachunku będzie wyglądać. Czy Ty już ogarnęłaś swoje kwestie tutaj? Ogarnęłaś, się. Więc możesz tutaj podejść i wy macie. Co, wy macie tylko ser tutaj. Hej, hej, hej. A może jest coś jeszcze, co mogę tutaj wyciągnąć? I jest coś takiego. Dobrze. Więc ja bym chciała, żebyś ty sobie wzięła porcję. Kai. Kaj ty chyba się masz nie najlepiej. Czy mógłbyś tu podejść i nawozić, umyć ręce, umyć zęby i podejść właśnie tutaj zjeść to śniadanie. To by było dobre. Maluszek, zaraz się Tobą zajmę. Przepraszam, zaraz się Tobą mamuśka Twoja zajmie, tylko ona coś tutaj wyrzuca i ogarnia. I Ty czego potrzebujesz, Bjorn? Ty potrzebujesz zabawy i towarzystwa. Nysania tutaj pójdzie. Zrobimy tak, że opieka nad małymi dziećmi, zmień strój i zmienimy Ci strój na zimowy i Nysania Cię podniesie. Wigo, czy Ty już umyłeś synka? Kai jest umyty, ale potrzebuje skorzystać z toalety, to idzie jeszcze z nim tutaj. Będziesz uczyć korzystania z nocnika. Przepraszam, Ulf, nie Kai. A czy ty możesz tutaj troszkę podejść? Żeby nie blokować nocnika? Nysanie, Kat, jesteś biedna. Hulala, brakuje ci zabawy. Chodź sobie tutaj, będziesz Zebierzesz cały plon. I będziesz sobie tutaj odchwaszczała teren. I fajnie byłoby wybrać się na jakieś grzyby i inne tego typu rzeczy, żeby kolejne składniki mieć. Oho, teraz Ty, Vigo, tutaj bardzo proszę... Nie, 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 nie przewijaj. Nie, 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 nie przewijasz. Bardzo proszę, Cię podniesiesz, Ulfika. Czemu Ci się flirtowanie zaliczyło, jak Ty z synem siedzisz? Ej, bo to jest troszkę... Troszkę bym powiedziała niepokojące. Jakby na to nie patrzeć. Aha, bieg z telefonem. Stęskniłam się za tym. <laughs> Ale waliłam tego moda skryptowego. Już trudno, już niech machają tymi telefonami jak muszą. I młody będziesz tutaj też... Czekaj, nie ty, tylko ty będziesz sobie jadł i będzie trzeba się wam jakoś zająć. Weź sobie porcję. Wigoty ty też jesteś głodny, więc też weź porcję. Hmm, nie wiem, obejmij czule, rób zabawne miny, to jest w końcu twój brat. Możesz się poznać wreszcie. Eee. O, ugryź, nie, nie będziesz go w sumie gryzł. Gawosz. Dobra, odpukać, przynajmniej na razie, nie jest tak źle, kochani. Jeśli chodzi o tę symulację. Bywało gorzej. A ty chodź sobie dziergaj, nie wiem, dziergaj ubrania dla zwierząt, dziergaj czapki. Będziemy sprzedawać później. Wigo, wigo, wigo. Ja nie będę w sumie ci rozkazywać sprzątać, bo chyba z tym byłby problem, więc ogarniemy to po prostu tak. I możesz tutaj robić... Coś, z opieka nad małymi dziećmi. Czytaj, zmieni strój więcej opcji. Wykąp umyj. Połóż czytaj nie. Zabawne rób zabawne miny przyjazne. Poznaj swojego brata. Dobra, <laughs> to jest w ogóle. Ej, te powiązania są takie, że jak wy ich nie znacie, to proszę nie każcie mi tego opowiadać. Jak to się stało, że on jest ojcem tego i bratem tego, a ten jest bratem tego i bratem ojca swojego brata. <laughs> Bo to jest chore. To jest w ogóle nie do wytłumaczenia. Ale myślę sobie, że Vigo, podniesiesz teraz swojego syna tym razem i żeby było szybciej, żeby było tak realistyczniej, to podejdziesz tutaj i posadzisz Ulfa tu i Ulf sobie będzie malować. Mówiliście mi, że są jakieś fajne CC na to, żeby było same takie krzesełko i w sumie, jeśli są, to dobrze byłoby, żebym sobie to ściągnęła. Będę musiała poszukać. Ty jesteś zmęczony! O nie, to idź spać, a ty? A ty w sumie tobie brakuje towarzystwa. Jakby twój brat mógł z tobą pograć. O, dołącz do gry. W sumie to byłoby dobre. On, ta sobie dzierga, więc naprawdę takie fajne popołudnie. Niedzielne mamy, spokojne, bez pracy. Czemu to dziecko tak... Aha, nie, dobrze siedzi. Ale jakoś tak ta noga mu odstaje. I ty byś sobie co do takiego... A, bo ty nie możesz na tym malować. O nie, to czekajcie. Jakaś zabawka tutaj dla małych dzieci, która by fajnie nam się spasowała. Wiecie co zrobiłam? Kupiłam coś, co tutaj w ogóle nie pasuje, ale może też gdzieś znajdę jakąś inną wersję tego, bo bym chciała, żeby dzieciaki się bawiły tutaj w tym namiocie, bo i tutaj mamy naszą nyskę i tutaj będziemy mieć Wigo, Wigo będzie sobie teraz w drewnie coś robić, więc wiecie, oni będą tak pod ręką, że tak powiem, stół do jadalni. Nie możesz tutaj stół do jadalni zrobić, a tu możesz? Lub mebel z dalej? Możesz tutaj. I widzicie, tutaj mamuśka, tutaj dzieciaki by się bawiły. Także jeżeli znajdę na CC coś takiego alternatywnego, dlatego byłoby super. A wy moglibyście się w sumie razem bawić, nie? To też byłoby dobre. Baw się z Ulfem. Ty w sumie idź spać, Kaj. Kaj, jaki ty jesteś biedny, padnięty. Idź spać, idź. Ty mogłabyś tu podejść do nas i mogłabyś sobie tutaj rysować. Jakieś kształty, albo bawić się z dziećmi. Albo no w sumie wiesz co, jeszcze inaczej, Chodź, usiądziesz sobie, przy Nysi. O, prać nie możesz, nie? Nie możesz. Tutaj nie ma wykorzystywania purchlaków, więc prania nie będzie. Kurczę, no, naprawdę odpukać wywalenie tych paru krzaków, paru krzaków zrobiło robotę. Jeszcze tutaj mogłabym coś powywalać, ale... Jest lepiej niż w ostatnim odcinku i tych modów, takich y, skryptowych, starych. No dobrze, było dobrze. E, popraw humor, opowiedz głupą historię, y, pochwal szczerze. Chciałam, żebyście się zaprzyjaźniły, więc proszę bardzo, cytuj postać z kreskówki. O, a ty tutaj będziesz, czym śpiewasz? Pochwal szczerze, rozmawia o zainteresowaniach. Zachowuj się przyjaźnie, więc możesz zachowywać się przyjaźnie, entuzjazmuj się, dzierganiem. Ej, fajnie to wygląda. Podoba mi się ta nowa osada. Nowa osada jest moja ulubiona. Zdecydowanie, stół do jadalni. Bardzo proszę, Wigo, jeszcze jeden. Pieniądze być muszą. Szkoda, tylko że ty się nie wyspałeś, młody. To była tylko szkoda. Bo cała niedziela ci przepada, i będziesz sobie tutaj drzemać zamiast z nami siedzieć i tu na przykład z mamą rozmawiać. Hmm, narzekaj, rozmawiaj o ułamkach, rozmawiaj o pogodzie. A tak, bo ty masz tutaj, żebyś chciała być mądrym dzieckiem, ale nie będziesz brykaj. Wyzywaj kogoś, rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu. Tak sobie, kochani, myślę, że dzisiaj jest chyba taki ostatni dzień, w którym Vigo będzie samotny, ponieważ no, musimy mu znaleźć kandydatkę na żonę, więc będzie trzeba wybrać się na łowy po otoczeniu i zobaczyć. Szczególnie, czy może nasi sąsiedzi najbliżsi ze swojej osady nie mają czasem jakiejś na wydaniu, więc trzeba będzie podejść i zobaczyć. Tu się e, tak, skorzystasz z krzaka i wykąpiesz. Nie, ty się wykopiesz. Nie, nie musisz się wykąpać. Ale skorzystasz sobie z krzaka. Więc pójdziemy dzisiaj w odwiedziny do naszej... naszego sąsiada. Co my tutaj mamy? Weź resztki... Więcej opcji. Podaj śniadanie. Sałatka owocowa, bardzo proszę. Ale ja tak mówię, że to zrobię, tamto zrobię, a potem w odcinkach czasu mi na to brakuje. Ale nie, tym razem zrobię. A wy sobie siedźcie tutaj, nie wiem, pobawcie się, ugryźcie. Rób zabawne miny. Czy ty masz dzisiaj urodziny, czy mi się wydaje? Tak, więc będę mogła za chwilę zrobić losowanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Kai, jeszcze dzisiaj nie masz obawa przed ciemnością. Mhm. Ale Kai, ja nie chcę, żebyś ty wstał. Ja chcę, żebyś ty się wreszcie wyspał, bo ty jesteś cały czas niewyspany. Ty też, kochana, idź się wyspać jeszcze. Jeszcze nie masz do pełna energii. Nie musicie wstawać tak wcześnie. To tylko Nesania wstaje tak wcześnie. Żeby ogarnąć śniadania. Dobra, Wigo, bardzo proszę, choć tutaj, zbierzesz jajka i rozrzucisz w karmę w okolicy i posprzątasz kurnik. I tutaj zrobisz to samo w kurniku. W sensie, mm, tylko... Tu nie mogę zebrać jajek? Co ty mi tutaj? Że tak, żeby było wam lepiej wyjść. Ma jajek. O, może w sumie nie być. Dobra, pięknie wyglądasz. Idziemy w Vigo ogarnąć czy przypadkiem nie ma dla ciebie żony. Bo coś mi się wydaje, że tam była taka dziewczyna, która mogłaby być twoją żoną. Piękne związki, nie? Romantyczne, miłość i w ogóle. No ale nie może Nysania, wiesz wiecznie twoimi dziećmi się zajmować. No tutaj na pewno nie. Czemu macie dwójkę dzieci? Oh! Bliźniaków urodziłaś dealerka? O ty kurde, ja to chcę zobaczyć. Halo, 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 halo. Na razie sobie wejdę do po prostu zarządzania światami, bo nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę. Musisz mi, musisz mi dokładnie powiedzieć. Co tam się od Janie pawliło? Okej, okay, ty masz dwójkę tu, trójkę tu, ale... Mm... Adrian Brinkston? Julia Brinkston? Jakim cudem jeden dzień ich dzieli? O co chodzi? Czy ty jesteś zaadoptowany, Adrian Brinkston? Tak by mi to wyglądało, że wy zaadoptowaliście Purchlaka. Obawa przed byciem ocenianą. umiera dzisiaj. Ale dobrze, że tutaj weszłam. O nie. Einar musisz dokonać swojego żywota. Ja pierdykam, ale dobrze, że tu weszłam. No to dobra. Nie wiem, o której wprawdzie ty do swojego żywota dokonasz, ale tak mi przykro, Einar, że się z tobą No i wiecie co, ja chyba go po prostu w MC Command Center ogarnę, bo nie będę nim teraz grać, żeby oczekiwać, kiedy samo z siebie to przyjdzie, więc wejdziemy sobie tutaj w polecenia Sima i tutaj mamy zarządzaj i zrobimy tutaj ze starości, nie? Jest. Jezu! Jakiś tam etap naszego życia seriowego się zakończył, ale to fajnie się złożyło, że przebudowałam osadę. Żegnaj, Einar! Osoba, która skłóciła klan Brinkston'owi i spowodowała, że w przyszłości będą się dziać niezłe akcje tutaj. Einar Brinkston przeżył długie życie, ale jego czas wreszcie nadszedł. Einar Brinkston umiera ze starości. Obawia się kosiarza. Czy to kosiarz? Dlaczego się zbliża? A, bo ty miałeś obawę coś przed ogniem i obawa przed śmiercią. No i tutaj Ignacy. Ale ja nie wiem, co to jest za Adrian. I ja nie wiem, czy ja chcę tego Adriana, bo on jest adoptowany chyba, nie? Ja nie chcę mieć adoptowanego Purchlaka tutaj. Nie, że coś, ale to dziwnie wygląda. No chociaż może z drugiej strony. Hej, Nar. Jakże mi przykro. Ula! Mój drodzy, Einar Brinkston. Sorry, że się śmieje, ale ja to mam wyczucie. Zawsze mam takie wyczucie, kurczę. Ale lecimy do zarządzania światami. I chciałam zobaczyć tę jedną simkę Tak, Mi się wydaje, że ona tutaj była, ta nasza sąsiadka. Tak, jest tutaj. A Jezus, czemu was jest tylu? Jolanta Sorin. Przepraszam bardzo, ale... Ale o co chodzi? Dlaczego was jest tyle w tym domu? Dlaczego tutaj nie ma ograniczenia? Okej, okay, ty chyba jesteś adoptowana. Jolanta, jesteś... Ja mam uwierzyć, że ty jesteś dzieckiem swoich rodziców? I same zwierzęta. O co chodzi, że oni mają tyle zwierząt? Eee, znaczy, ty jesteś dosyć taka fascynująca, ale ty chyba jesteś zaadoptowana, bo niby jakim cudem? A wiem, że oni mieli jedno biologiczne, to byłabyś ty z tych biologicznych? Aż muszę zobaczyć. Bo moglibyśmy wziąć z tobą ślub, w sensie, wiecie, złączyć nasze osady. Tutaj miłość miłością średnio, ale widzę, że ty jesteś taka... Yy... Nie mogę w to uwierzyć, ty na pewno byłabyś ich dzieckiem? Nie no, ona nie ma rzęs, w sensie on nie ma rzęs. Ona raczej też nie ma. Nie, coś mi nie leży. Ona nie jest do nich za bardzo chyba podobna. Czy jest? No, masz chyba po ojcu, ale skąd te rzęst, To ja nie wiem. Znaczy, zbyt zachęcająco to nie wyglądasz. Że tak powiem do orzęku. <grym _> razy, ale... za e e e e e e te oczy muszę wywalić stąd. Coś jest z tobą nie tak, jeśli chodzi o genetykę. Już bardziej... Zofia by pasowała? Może Zofia jest ich córką? Ale to oczy mi się nie zgadzają. Nie no, Zofia jest adoptowana. W, sum w sumie nie wiem. Oni mieli mieć dziecko, z tego co pamiętam. Coś tutaj się ostro pogrzało, jeżeli chodzi o te wioski. Ja będę musiała to całkowicie przebudować, bo myślałam, że znajdę sobie kogoś, ale nie znajdę widzę. Ja powiem, że coś z tą rodziną jest nie tak. I to bardzo grubo jest nie tak. Za bardzo porchaczków tutaj nie mamy. Mm... Patrzyłam też na tak, ale nic mi nie wpadło w oko, jeżeli chodzi o wyzwanie Albionu z Waszych prac, więc będę musiała sobie stworzyć tutaj simkę, ponieważ Vigo nie może być wiecznie sam. No, sorry, ale nie może. Więc musi być jakaś tutaj panna młoda kolejna i chyba nawet mam pomysł na to, jak ją stworzę, więc pewnie po tym odcinku sobie to ogarnę i Wam ją przedstawię. I wiem, że to nie jest jakaś super historia, o jakaś nie wiem romantyczna, że ją też wyłowił z wody. Ale czasami bierze się śluby, bo nie trzeba wziąć ślubu. I tutaj powiedzmy, że zrobilibyśmy to właśnie z tego powodu. Wigo po prostu musi sobie znaleźć żonę, bo no, no, nie, Nysania nie może sama zajmować się jego dziećmi. Wiecie, o co chodzi, nie? E, musi być jakaś tutaj pani na włościach e, naszych. Także myślę, że to sobie możemy zatwić. Nysania, gdzie ty pobiegłaś? Czemu ty pobiegłaś aż tutaj? On? Dobrze, no niech będzie. Ale za to zrobimy sobie troszeczkę teraz inną rzecz. Wcisiemy sobie Mkę i pójdziemy sobie z Wigo tutaj do parku na wyspie. I będziemy szukać jakiejś rzeczy, nie wiem, grzybów albo tego typu pierdu. A na sam koniec dzisiejszego odcinka postarzymy sobie tego Ulfa do dzieciaka. Chociaż fajnie byłoby postarzyć Ulfa i jednocześnie postarzyć Kaja. Może zrobię to, bo Kaj ma urodziny, słuchajcie. a Nie, nie, jeszcze jest trochę czasu, to nie, nie, będę tego robić. To jednak nie będę, jednak pomysł nie wypali, ale jakieś tam swoje plany miałam. Szkoda, że tutaj nie ma jak w grach RPG, że wiecie, Zaciska się jakiś klawisz i pojawiają się rzeczy, które można zebrać. To by było cudowne. A, bo zrobimy jeszcze inaczej. Nie wiem, czy to jest dozwolone, czy niedozwolone. Ale może wybierzemy się na targ A zakupić jakieś rzeczy do naszej osady. W sumie. Mm, chyba nic o samym targu nie było. Było, że nie można kupić tak o, ale tak w targu. A może. Kup przedmioty w sklepie spożywczym. Może, możemy. A jeśli nie, to trudno. <grywia> Idziemy na targ. Zakupić: ananasa, awokado, banana, białe mięso, butelka mleka, cebulę bym chciała, bo chcę te rzeczy zasadzić. Możesz kupić cukru, trochę. Czarny bez, czekogoda, mmm, czerwone mięso, dyniowe mleko, fasolkę szparagową możesz. Granat, gruszkę chyba mamy, jabłko mamy, jagoda, jeżyna. Mmm, to możemy w sumie wziąć. Malina, marchew, mała dynia, mała sałata, mały arbus. Ja bym chciała te dnie zasadzić, ale coś z tą dynią było, że nie mogłam jej zasadzić, nie wiem czemu. Mała sałata. Nie, to w sumie chyba nie można było tak, tylko z nasion, z tego co kojarzę. Mały grzyb, mąka. Mąkę możesz kupić. Też się przyda. Papryka. Pietruszka. Ser smarts. O! Egzotyczny owoc. Ale muszę, bo nie mogę tych grzybów znaleźć. Nie chcę mi się siedzieć wiecie, i wiecie, ich szukać. To nie RWDG, dajcie mi. Żyć siedziała i szuka roślin, a tak naprawdę to, to całe zadanie tam, bo tam jest zadanie, żeby mieć wszystkie rośliny, to ja już wiem, że tego nie zrobię, dlatego że ja mam traumę po moim RWDG. Traumę dużą i ja już nie chcę więcej szukać takich rzeczy, więc sorry, ale nie. Nie będziemy kupować takie normalnie tutaj klikać i kup rośliny, tylko po prostu udaliśmy się na targ, więc jak mówię, proszę mi wybaczyć. Potem sobie jeszcze poskładam te rośliny trochę ze względu na pory roku. Żeby one ładnie nam rosły. Co to? Granat. Aha, to jest drzewo granatu. Dobra, to będzie tu. Będzie tu. Bananowca nie mamy czasem już? Grusza? Ja Nie, nie mieliśmy bananowca. To ja proszę bananowca tutaj. Będę sobie to potem przestawiać. Tutaj zostawimy te rzeczy. To no wyklucia jajko, nie. No i kupiliśmy mąkę i cukier. Chyba, że sobie będziemy tak jeździć w poniedziałki na targ. To w sumie można tak zrobić, nie? Handel między osadami. Czemu to jest tej smutna? Bardzo smutna. A, bo Einar umarł. Tak, oni będą smutni, no przecież. Nie ma z nami Einara. No życie, kochana, życie. Ja już zapomniałam, że Einara nie ma, a ci są smutni. Szkoda, że tych produktów z wełny nie da się tak sobie sprzedać. Chodź, Nyska, chodź, będziesz tutaj ogarniać, zasiejesz. Dziękujemy, ja też Wam dziękuję za zakupy, fajnie było, cieszę się. No i nie pozostaje mi nic innego, jak teraz wejść i rozlosować życie naszego Ulfika. Czy Ulf będzie podrośnięty, czy przeżyje to z takiego ostatnie losowanie w życiu, bo jak już będzie dzieckiem, to już będziemy wiedzieć, że dorośnie. Także, moi drodzy, trzymajcie kciuki, żeby Ulf z nami został, bo jeśli Ulf z nami nie zostanie, to nie mamy prawowitego następcy wioskowego siedziska tronu. <laughs> I pamiętajcie, że jeżeli wypadnie nam jedynka, to znaczy, że Ulf niestety kończy swoją przygodę w naszym wyzwaniu Albionu. <laughs> możemy Cię postarzyć, Ulf, możemy Cię postarzyć, chodź tutaj, chodź tutaj, lecimy z MC Command Center. Na, da, 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 polecenia Sima, ustaw wiek, dziecko. Bardzo proszę. Czyli twój dziadek umarł, a ty podrastasz. I jeśli chodzi o cechy, to ja bardzo bym chciała, żeby on był taki odpowiedzialny, wiecie, taki ulf taki no, chowany na wodza w ogóle, nie? Od początku swojego istnienia, więc bardzo bym chciała, żeby to było, nie wiem, kulturalny, samotnik, wredny, nie, dobry. Mm, nie ma tutaj takiej cechy, śmiały, myślę, będzie do ciebie pasować. A jeśli chodzi o aspiracje, no to tutaj a nie, ten pies z tymi aspiracjami. Tam były jakieś ograniczenia, pamiętam, ale jest Ulf podrośnięty i lecimy teraz do Okaza. O! Oh, patrzcie do niego! Ej, to będzie chociaż jak, jak podrośnie. Ja jestem o tym przekonana! co, oni są do siebie podobni. Aria oraz właśnie nasz Ulf Brinkston. Ciekawa jestem, jaki będziesz jak podrośnisz. chyba te same nosy i to są nosy Frey. Jestem... Tak, to są nosy Frey. Jestem przekonana, że to jest nos Frey właśnie. Ja pierdzielę. Dobra, kochani, to na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Mógł być trochę chaotyczny, ale tak jak mówiłam, jest to też taki odcinek, gdzie ja musiałam sobie dostosować, żeby na pewno wszystko mi działa, pousuwać jakieś tam rzeczy i w ogóle nawet ostatecznie nie wiem, ile mi wyjdzie materiału. Pamiętajcie o tym, żeby tworzyć pod tak Albionu, ponieważ ja będę wykorzystywać te rzeczy. Będę wykorzystywać Waszych simów, będę wykorzystywać was, Wasze osady. Teraz, tak jak mówiłam, no niestety nie znalazłam sobie żadnej e, opcji dla dla Vigo, jeżeli chodzi o taką jakąś Simkę, która m, mogłaby być m, żoną wodza, ponieważ no, on poszukuje y, jakiejś żony i to nie jest miłość, tylko po prostu, żeby jakiś sojusz zawiązać, etc. Prawdopodobnie sobie ogarnę po prostu tę wioskę z tymi psami. <laughs> I tam zrobię porządek. Może tam im zrobimy jakąś adoptowaną córkę i zawiążemy sobie z nimi sojusz poprzez małżeństwo. Co w sumie też jest jedną z opcji, jeżeli chodzi o losowanie wydarzenia specjalnego, ale nie mamy teraz wydarzenia specjalnego, a yy, pani na Włościach być musi. I to chyba tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek. Trzymajcie się cieplutko i cześć. thank you